przede mną jest jakieś jezioro. Nie wiem, czy tam będzie dojazd. Nie wiem, jak to jezioro się nazywa. Będę musiał sprawdzić na mapie. Nieduże jeziorko. Nie wiem, czy warto się zatrzymać w ogóle. I czy ja... A czy w ogóle jest tam wjazd? Być może jest to jakaś farma i ogrodzone w koło i nie da się tam dojechać. Ale zobaczymy. Jestem blisko, mogę zajrzeć. Jest jakiś wjazd tutaj chyba. Like Karolak. Wow. Like Karolak. Albo Karpolak. Like Karpolak. Trudno czytać. Tak. Like Karpolak. Wjeżdżam jakąś dróżkę tutaj. Widzę, że prowadzi tam w stronę tego jeziorka. Ale czy są tutaj jakiekolwiek ryby? Czy jest jakaś szansa? Nie wiem. Zobaczymy, czy się dojedzie w ogóle do jeziorka. O, widzę kogoś nad wodą. Jest ktoś z łódką. To znaczy, że ryby chyba powinny tutaj być. No, zajeżdżamy. On tam wjechał? No tam chyba jest jakiś wjazd. Zobaczę dalej. No, można spróbować go i nie zakopać. Up. To tam było, nie wiem. Pójdę zapytać, co się tutaj dzieje, czego można się spodziewać. Okay. Kolejny dzień, kolejne jeziorko i kolejna nadzieja. Like Karpolak. Jadąc, zauważyłem przy drodze właśnie jakąś wodę, skręciłem i zauważyłem, że to jest małe jeziorko. Przed chwilą odjechał stąd tutaj starszy gość, starszy ode mnie, w granicach 80 i od rana złowił 3 okonki, nie za duże. No więc jakaś ryba tutaj jest. Przed odjazdem podarował mi jeszcze pudełko grubych robali afrykańskich Night Crawlers, więc będę z nich korzystał. Na razie zarzuciłem. Ma być bardzo gorący dzień, w miarę ciepły, 31 stopni. Problem jest, że w pobliżu nie ma żadnego cienia. Są drzewa,
ale te drzewa nie dają zbyt dużo cienia. Będę musiał się jakoś za pniem ukrywać, żeby się nie spalić. No i jakoś ten dzisiejszy dzień tutaj przesiedzieć. No, a jutro to już nie wiem. Jutro będzie bardzo ciepło, będzie 36 stopni i nie wiem, gdzie uciekać. W pobliżu jezior już nie ma. Jest jezioro, do którego miałem zamiar dojechać, ale dowiedziałem się, że są tam tylko nieduże mare i kot. W tej chwili jest sezon zamknięty, nie wolno łowić. I w dodatku jest jakaś opłata za wjazd do tego jeziorka, więc nie ma sensu tam jechać w ogóle. No, posiedzę tutaj przez dzisiejszy dzień i przez noc do jutra, może jutro z rana jeszcze. I zobaczę, co robić dalej, czy jechać dalej, czy jeszcze pozostać tutaj kolejny dzień przed zmianą, bo jutro już ma być po południu silny wiatr, później nastąpi zmiana, ma być tylko 16 stopni, ma padać deszcz, więc nie wiem, jak to będzie, czy jak długo będzie ta chłodna pogoda, czy wracać do domu, czy jechać gdzieś jeszcze szukać coś. No, miejmy nadzieję, że dzisiaj coś będzie, chociaż mały okonek jakiś. No i w końcu doczekałem się jakiejś rybki. Nie jest to okonek, jest to golden perch, nieduży, mały, no ale w końcu jest jakaś ryba i rośnie nadzieja, że może być więcej. Idę go wypuścić, bo jest niewymiarowy. Thank you.
No i złowiłem siatkę na raki, a w środku kilka dużych raków. Nie wiem, może ktoś tam postawił, a ja mu zaczepiłem, wyciągnąłem, no ale to nic. I w końcu doczekałem się kolejnej rybki. Nieduży okonek. Co rusz coś ściąga robaki z haczyków. Nie wiem co, może właśnie takie drobne okonki, a może po prostu raki. Haczyki co rusz są czyste, no ale jak na razie wyniki mały okonek i mały golden perch. Godzina pierwsza po południu. Zatrzymał się, nie chce odpływać, muszę go podstraszyć. Mam kolejnego małego kalopka, którego muszę zaraz wypuścić. Nieduży. Poszedł jak. Poszedł jak strzała. Co dzisiaj na obiad? Mam 7
złowionych w tym jeziorku dużych raków. Obiorę je ze skorupki i dodam do zupki. To będzie mój obiadek. Oczywiście raki wcześniej zostały ugotowane. Teraz tylko wybiorę mięsko i przygotuję jakąś tam zupkę i dodam to mięsko do zupki i będzie smaczny, myślę, obiadek. Zupa będzie bardzo prosta. Do wody, która się w tej chwili zagotowuje, dam pastę miso, japońską pastę miso. Do tego wleję mleczko kokosowe. Niech się to wszystko trochę zagotuje. Dodam jeszcze troszeczkę wegety. Dosolę to jeszcze troszeczkę solą himalajską. Smaczna, łagodna. I jak się to już zagotuje, to wrzucę jeszcze do tego właśnie te kawałki białego mięska z ugotowanych wcześniej raków i to będzie cała zupa. Rzucam racze ogony, racze mięsko. Niech jeszcze może minutkę, dwie się podgotuje i będzie gotowe. Właśnie kończyłem gotowanie obiadu i w tym momencie branie. I złowiłem kolejnego niedużego golden percha. Wraca do wody. Zupa gotowa. Podano do stołu. A do tego ciemny, żytni chlebek własnego wypieku. Miam, miam, pychotka.
Naprawdę pyszne. I te kawałki raczego mięsa. Tym razem to mi się udało. Naprawdę piękna sztuka. Kilo 200, 41 cm. Piękny okoń. Kolejny dzień praktycznie zaliczony i się robi ciemnawo. Przede mną jeszcze noc. 4 nieduże kalopy, czyli golden perch, i okonek i okoń. Myślałem, że rewelacji nie będzie, ale ten okoń to mnie naprawdę zaskoczył. Kilo 241 cm. Piękna sztuka. Ciekawe, czy jeszcze złowi się coś wieczorem, teraz, przed zupełnym zmierzchem i przez noc. Mam nadzieję, że jeszcze coś tam na pewno się złowi, ale czy to będzie duża sztuka, na pewno nie. Będzie jakiś znowu drobny okoneczek albo drobny kalopik. Złowił się kolejny nieduży golden perch. Wraca do wody jak najszybciej. Na stronę, nie tutaj, nie na przód. Ale posunął. A na drugiej ręce też chyba coś mam w tej chwili.
Tym razem złowiły się dwie sztuki jednocześnie. Na tej wędce mam dwa haczyki, no i dwa golden perch. Muszę je odczepić, żeby się nie męczyły i zaraz wypuszczam do wody. Jeden już odpłynął, a teraz idzie drugi. Ale skoczył, poszedł. Także do tej pory już mam zaliczone 7 golden perchów, okoneczek i okoń.